Wartęgowo, relacja druga. Oprócz tego, że dzisiaj jest święto Matki Bożej, Matki Kościoła, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, to także jest rocznica objawienia nad rzeką i ławką w postaci na nieboskłonie. Nagrywałem tam utwór pod tytułem Rzeka i ławka. Można sprawdzić w internecie. Rzeka i ławka, Stanisław Rzeszkowski, i drugi odcinek ze zdjęciem postać, zasłuchana postać na nieboskłonie ukazała się na niebie. Można to sprawdzić na moim kanale. Dopiero po nagraniu, gdy wróciłem do domu, ułożyłem pieśń do Boga Ojca i poemat. Pokazałem, jak stworzył piękny świat. Gdy wróciłem do domu, na ekranie zobaczyłem na nieboskłonie postać. To nic nie szkodzi. Zobaczyłem na nieboskłonie postać. Twarz piękną, rękę lewą na uchu, tak jak mówiłem. Druga popychająca serduszko. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że to była akurat Święto Matki Bożej Wartęgowskiej. Że to akurat było Święto Matki Bożej Wartęgowskiej. Dopiero sobie zdałem sprawę po jakimś czasie. Czy to przypadek? A tu właśnie przejeżdżałem z mamusią, gdy byłem dzieckiem. Skrótoszyn pociągiem. Stacja była Ostrowite. To jest kierunek Iława Toruń. Mamusia brała wodę, butelkę. Śpiewy były. Pamiętam nawet, co było śpiewane. Królowej swej. Ja wiem, w kogo ja wierzę. I pieśni maryjne te znane. To są moje najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa. To jest ciekawe. No jeszcze było jedno wcześniejsze, jak byłem małym. To zostałem w Boże Narodzenie u cioci na noc. I się rozryczałem, bo chciałem do domu. Taki już jestem. Chcę do domu. Zawsze. No to było wcześniejsze wspomnienie. Ale już następne wspomnienie, to właśnie wspomnienie stąd. Z mamusią to było. Z mamusią Halinką. Mamusia już jest u góry, w niebie. A ja ciągle tu odczuwam obecność Maryi. Zapraszam. Jutro jeszcze są uroczystości. Jutro. A jeżeli nie jutro, to można czekać każdego dnia w roku albo na następny rok na odpust. Serdecznie zapraszam. Tutaj było moje powołanie. Tu się wszystko zaczęło. Bo trzeba dodać, że organista to także powołanie. Śpiewam psalmy. Prowadzę śpiew w kościele. Na chwałę Boga. Jestem obecny zawsze w kościele. I tak jak kiedyś sobie obiecałem, do końca życia będę wierny Kościołowi. Będę Kościoła bronił. Jak mi się coś przytrafi może przykrego, to powiem sobie, nic to. Bądźcie zdrowi.